Witam Państwa, godzina 21.00, Tomasz Godlewski, kolejna audycja odnośnie tematów Marszu Niepodległości. Musimy się bardzo intensywnie przygotowywać, jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości 2012, to istotą, jedną z ważniejszych jest to, w jaki sposób będzie to wszystko zorganizowane i żeby to wszystko było prawidłowo zorganizowane. Bardzo ważne jest to, żeby odpowiednie osoby to wszystko prowadziły. Dziś chciałbym Państwu przedstawić osobę, która będzie opiekowała się Marszem Niepodległości i która będzie właśnie szefem Straży Marszu Niepodległości. Jest to pan Adam Małecki, członek Młodzieży Wszechpolskiej, mieszka w Łodzi, szef Straży Marszu Niepodległości. 13 października o godzinie 17 w Łodzi na ulicy Tuwima 34 organizuje konferencję na temat Marszu Niepodległości z udziałem pana Roberta Winnickiego, szefa Młodzieży Wszechpolskiej oraz Przemysława Holohera, szefa Obozu Narodowo-Radykalnego. Za momencik postaram się połączyć z panem Adamem Małeckim na Skype'ie. Postaram się dowiedzieć właśnie odnośnie tematów Straży Marszu i wszystkiego, co się z tym wiąże. Momencik. Halo, halo, witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Witam, z tej strony Adam Małecki, słucham. Już włączam kamerkę. Oczywiście. Witam, panie Adamie. Tak jak żeśmy uzgodnili, jest godzina 21.00, i chciałbym dowiedzieć się od pana i przedstawić parę pytań, które zostały tutaj przeze mnie przygotowane. I jedno z tych pytań to jest: Stowarzyszenie Marsz Niepodległości powołało strasznie Marszu Niepodległości. W jakim celu, czym ma być ta straż właśnie, gdyby pan powiedział? No cóż, jak sama nazwa wskazuje, Straż Marszu Niepodległości ma spełniać 11 listopada 2012 roku i kwestie porządkowe, ale też kwestię taką, jaką powinien spełniać strażnik. Po prostu zadaniem straży jest pomoc przede wszystkim organizatorom Marszu Niepodległości, aby wszystko przebiegło po naszej myśli, aby Marsz Niepodległości był wielką imprezą, aby był imprezą wolnych Polaków, aby był imprezą dumnych Polaków i aby przede wszystkim Marsz Niepodległości przebiegł w tym roku spokojnie. W zeszłym roku była służba porządkowa. Czy ona spełniała swoje zadania i jakie wnioski wypłynęły dla organizatorów tegorocznej służby porządkowej? Cóż, no pewnie w pewnym sensie swoje zadanie spełniała, na pewno spełniała, ale myślę, że w roku poprzednim nikt nie spodziewał się aż takiej liczby uczestników na samym Marszu Niepodległości. Wiadomo, hasłem marszu było 11 tysięcy na 11 listopada, a ludzi na Marszu Niepodległości było około 30 tysięcy, więc po prostu służba porządkowa była za mała. Dlatego w tym roku pomysł zorganizowania Straży Marszu Niepodległości na większą skalę. Oczywiście. Co będzie należało do obowiązków członków straży? Cóż, to właściwie zależy od tego, w jakiej grupie w ramach straży się będzie. Na tym, na czym przede wszystkim nam zależy, to na tym, aby nie było chaosu podczas Marszu Niepodległości, aby straż była widoczna, aby straż mogła poinformować uczestników marszu, co po prostu się dzieje, ale także będziemy zapewniali pomoc medyczną, będziemy zapewniali to, aby czoło marszu, ten najbardziej reprezentatywny trzon, szedł w pewnej ustalonej formie. Będziemy pilnowali Komitetu Poparcia Marszu Niepodległości, będziemy także odpowiadać za nagłośnienie Marszu Niepodległości w tym sensie, że będziemy przy tym nagłośnieniu asystować. Po prostu, mówiąc wprost, będziemy organizować ten Marsz Niepodległości w tym roku razem, ramię w ramię ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, które nas powołało.
Otóż to właśnie. Odbyły się już dwa szkolenia członków Straży Marszu Niepodległości. Czego one dotyczyły? Kto i w jakim zakresie szkolił członków Straży? Właśnie. Obydwa szkolenia Straży Marszu Niepodległości póki co odbyły się w Warszawie. Na takim drugim szkoleniu właściwie mieliśmy małą próbę generalną, ponieważ obstawialiśmy, jako Straż Marszu Niepodległości, obstawialiśmy Marsz Narodowych Sił Zbrojnych, który był organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, czego się nasi strażnicy nauczyli. Na pewno nauczyli się w pewnym sensie pracy z tłumem, chociaż wiadomo, to było ich pierwsze przetarcie. Na samym szkoleniu nasi zaprzyjaźnieni prelegenci, czy to prawnicy, czy ludzie zajmujący się bardziej tematyką paramilitarną, wytłumaczyli przyszłym strażnikom, a właściwie już obecnym strażnikom, jak korzystać ze sprzętu łączności na Marszu Niepodległości. Wytłumaczyliśmy także ludziom, jakie mają uprawnienia, jeśli chodzi o funkcję strażnika Marszu Niepodległości. To był tak zwany blok prawny, tam się można było dowiedzieć, co im wolno, czego nie wolno, co wolno policji i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Panie Myślę, że to Adamie, tak w największym skrócie. pozdrowienia z Łodzi, czytam właśnie na czacie, że ma Pan pozdrowienia z Łodzi, od osób z Łodzi i informacja dla osób czatujących. Bardzo Bardzo przepraszam. dziękuję. Dziękuję Pan Adam, oczywiście. Bardzo przepraszam wszystkich, którzy czatują, wszystkich, którzy oglądają właśnie teraz kanał. Na razie jest ograniczenie do 50 osób, ale niebawem, gdy już będzie wszystko przez odpowiednie służby na serwerze skontrolowane, będziemy mieli nimi powiększone do kilku tysięcy. Panie Adamie, następne pytanie. Czy nadal robicie rekrutację do straży? Tak, oczywiście, do Straży Marszu Niepodległości można się cały czas zgłaszać, ale właściwie jest to ostatni gwizdek i to trzeba podkreślić, ponieważ my musimy mieć czas, żeby taką osobę też przeszkolić. Nie chcemy osób kompletnie zielonych w Straży Marszu Niepodległości już 11 listopada, dlatego jest właściwie teraz ostatnia szansa, żeby wejść na stronę marszniepodległości.pl. Tam po prawej stronie u góry, obok kontaktu, znaleźć zakładkę Straż i według podanej instrukcji po prostu do Straży Marszu Niepodległości się zgłosić. Właśnie, kto może zostać członkiem Straży Niepodległości? Czy to są osoby tylko z Warszawy mogą być, czy spoza Warszawy też? Wiadomo, że liczymy na to i tak mi to się właściwie sprawdza, że najwięcej zgłoszeń było z Warszawy, ponieważ jeśli ktoś zna miasto, zna swoje miasto, to jest mu najłatwiej w ramach straży potem po takim mieście się przemieszczać. Ale nie, Oczywiście. Straż Marszu Niepodległości jest właściwie otwarta dla każdego. Ostatnio była duża grupa z Katowic, także Straż Marszu Niepodległości jest dla wszystkich, dla kobiet i dla mężczyzn. Jeśli ktoś czuje taką potrzebę aktywnego zaangażowania się w Marsz Niepodległości w roku 2012, a przy okazji jest osobą odpowiedzialną i karną, i osobą ambitną, to zapraszamy go serdecznie. Ja go zapraszam serdecznie do Straży Marszu Niepodległości. Zapraszamy oczywiście. Czy osoby z innych miast muszą przyjeżdżać na szkolenie, czy też prowadzone są jakieś szkolenia w innych miastach? Cóż, no projekt Straży Marszu Niepodległości ruszył dopiero w tym roku, więc jeśli w tym roku uda nam się, a na pewno nam się uda wyszkolić pewną grupę ludzi, którzy mają potencjał, aby być liderami, wyszkolimy tak zwanych oficerów, mówiąc już żargonem wojskowym, to w takim wypadku na przyszły rok postaramy się oczywiście organizować szkolenia w różnych częściach Polski, w różnych większych miastach wojewódzkich, aby nie było problemu takiego, że trzeba za każdym razem na szkolenie do Warszawy dojeżdżać. Póki co nie mamy innego wyjścia. Zapewne ostatnie szkolenie Marszu Niepodległości, które się odbędzie, szkolenie Straży Marszu Niepodległości, które się odbędzie albo na koniec października, albo na początku listopada będzie także w Warszawie, no ale i sam Marsz Niepodległości będzie w Warszawie, więc trzeba nas po prostu zrozumieć. Podajmy jeszcze raz adres, na którym mogą się zgłaszać właśnie osoby. To jest marszniepodległości.pl, tak? Tak. Czyli przypominam jeszcze raz, jest to strona marszniepodległości.pl, oficjalna strona marszu. Tam po prawej stronie jest taka zakładka Straż, należy dokliknąć, przeczytać instrukcję, jak się zgłosić.
do straży i następnie zgodnie z tą instrukcją wysłać maila na skrzynkę Straży Marszu Niepodległości. No przepraszam, tak, dobrze mówię, na skrzynkę Straży Marszu Niepodległości. Wracając do miejscowości Łódź, z której pan pochodzi, już w tę sobotę odbędzie się konferencja na temat Marszu Niepodległości. Kto weźmie w niej udział? Może zacznę przede wszystkim od organizatorów. Właśnie. Już w tą sobotę Młodzież Wszechpolska Okręgu Łódzkiego oraz Brygada Łódzka Obozu Narodowo-Radykalnego organizuje w Łodzi konferencję na temat Marszu Niepodległości. Zacznie się ona w sobotę o godzinie 17 przy Tuwima 34 w sali kinowej. Na początku zostanie wyemitowany film Niepodlegli o poprzednim Marszu Niepodległości, a następnie odbędą się krótkie prezentacje naszych dwóch narodowych kwartalników, czyli Polityki Narodowej oraz Magna Polonia, a już po tym, jak redaktorzy tych kwartalników czasopism zabiorą głos, to przejdziemy do głównych gości i tam głos zabierze prezes Młodzieży Wszechpolskiej Robert Winnicki, a także Przemysław Holocher, kierownik główny ONR-u. Nie muszę przypominać, że to oni są jakby trzonami Straży, przepraszam, oni są jakby trzonami Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, więc tematem konferencji będzie oczywiście przede wszystkim Marsz Niepodległości, ale także, co bardzo ważne, wizja ruchu narodowego w Polsce w XXI wieku. Sobotę oczywiście Łódź, tutaj cały czas są pozdrowienia z Łodzi, cały czas też możemy zobaczyć adres strony internetowej, na czacie powtarzam, jest taka możliwość, zapraszamy też na stronę niepodlegli.net, tam też można dowiedzieć się co i jak. Następne pytanie, bardzo istotne, które dla mnie jest też bardzo ważne. Czy przez doświadczenie, które pan ma, widać większe zainteresowanie organizacjami narodowymi, takimi jak ONR czy Młodzież Wszechpolska, ze strony ludzi młodych, ale i dorosłych? Właśnie, jak jest, czy coś się zmienia powoli? Czy ludzie zaczynają dostrzegać, o co w tym wszystkim chodzi? Nie no, na pewno się zmienia rzeczy wiele. No, kiedy w 2009 roku zaczynałem działać jako młody, przyszły narodowiec, to tak naprawdę, kiedy mówiłem ludziom, że zacząłem działać w Młodzieży Wszechpolskiej, no mało osób wiedziało, czym się zajmujemy. Raczej kojarzyli nas tylko z walki z pedałami. A teraz po tych trzech latach, kiedy osiągnęliśmy razem z ONR-em taki sukces i ze Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, taki sukces jak Marsz Niepodległości, ludzie zaczynają nas coraz pozytywnie kojarzyć, no ale trudno, żeby nas coraz pozytywnie nie kojarzyli, kiedy cały czas, dzień za dniem staramy się odkłamywać ten fałszywy i ordynarny przekaz takich śmiesznych mediów jak Gazeta Wyborcza czy żałosny TVN i to właśnie dzięki naszej pracy, dzięki temu, że chociażby cały czas służmy pomocą lokalnym domom dziecka, organizujemy wiele manifestacji oraz interesujących wykładów. Dzięki temu coraz jest wśród moich znajomych o nas coraz głośniej. Ludzie kojarzą na przykład mnie czy moich znajomych z tym, że działamy w takiej organizacji. Niektórym się to niezbyt podoba, można jakiś głupi komentarz usłyszeć, ale jest wiele osób, które także gratulują tego, co się gratulują nam za to, co robimy. I to na pewno wystarczy do tego, aby tej szlachetnej idei budowania wielkiej Polski, budowania wolnej Polski nie porzucić. Jak pan trafił w ogóle do organizacji, jak to się stało, tak od podstaw zupełnie, gdyby pan opowiedział? No cóż, u mnie nigdy w domu nie było jakiegoś klimatu, żeby być lewakiem, więc zostałem na odpowiednie tory nakierowany, ale nikt nigdy nie naciskał, żebym wstępował do w ogóle jakiejkolwiek organizacji, ani żebym jakiejś organizacji się udzielał. Po prostu oglądało się wiadomości u mnie w domu i rozmawiało się o polityce, ale bardziej jako tacy bierni obserwatorzy. Postanowiłem
od początku zawsze uważałem, że jestem patriotą, odkąd w ogóle mogłem być tego świadomy. Szukałem organizacji, w której mógłbym działać. Właściwie długo nad Młodzieżą Wszechpolską się nie zastanawiałem. Nie wiem, dlaczego wybrałem Młodzież Wszechpolską. Ale właściwie zrobiłem to z zamkniętymi oczami. Postanowiłem wejść na stronę internetową, znaleźć kontakt do kogoś z Łodzi. Dodzwoniłem się do rzekomo kogoś z Łodzi. Ta osoba z Łodzi nie była. Okazało się, że w Łodzi wtedy w ogóle koła Młodzieży Wszechpolskiej w tym 2009 roku nie było. Zostałem zaproszony do Warszawy i po tym postanowiłem rozkręcić Młodzież Wszechpolską w Łodzi. Czyli Na początku było trudno. Zaczęliśmy współpracować z Łódzkim Ruchem Narodowym Szczerbiec oraz z Łódzkim ONR-em. Następnie Łódzki Ruch Narodowy Szczerbiec połączył się z ONR-em. Doszliśmy do wniosku, że skoro tak dobrze nam się razem współpracuje, głupotą by było dzielić się w Łodzi. Wolimy stworzyć jedną wspólną siłę i tak już od przeszło 2 lat jako Młodzież Wszechpolska Łódź i ONR Łódź spotykamy się razem, razem prowadzimy zebrania, razem prowadzimy działalności i chyba to daje odpowiednie rezultaty, skoro jesteśmy w stanie zorganizować chociażby taką konferencję, jaką organizujemy teraz w sobotę. czyli najprościej, jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany, wejść na stronę internetową, popatrzeć w najbliższym mieście, gdzie można się skontaktować z kim, zadzwonić i zacząć. No cóż, ja jak najbardziej zachęcam i do aktywnego udziału w Straży Marszu Niepodległości, i do aktywnego udzielania się chociażby w tak wspaniałej organizacji, jaką jest Młodzież Wszechpolska. Proszę się nie bać głupich medialnych opinii. Najlepiej zgłosić się poprzez stronę mw.org.pl do nas, przyjść na zebranie, zobaczyć, że nie jesteśmy wcale tacy straszni, a na pewno znajdzie się miejsce we wszechpolskim gronie dla kogoś, kto chciałby zrobić coś więcej niż, nie wiem, chociażby burzliwe dyskusje na Facebooku czy na innych forach internetowych, które za dużo nic nie wniosą. Ja proponuję po prostu działanie, bo to jest realna praca na rzecz narodu. Tak właśnie, czyli jeżeli chcemy cokolwiek czynić, a nie siedzieć tylko i dyskutować o niczym, co faktycznie być może ktoś jest bardzo elokwentny, jeżeli chodzi o dyskusję, ale znacznie fajniej jest organizować się w grupki, żeby bezpiecznie wszystko się odbywało i świadomie, to polecałbym, żeby właśnie zerknąć na stronę mw.org.pl i zobaczyć, gdzie w najbliższym mieście można się skontaktować z organizacją, która przede wszystkim coś czyni. Nie jest to jakaś grupka wzajemnej adoracji, a są konkretne kroki, tak jak pan mówił. Bardzo często pomagacie domom dziecka, bardzo często organizujecie wszelakie rzeczy, które pokazują, kim jesteście, a przede wszystkim jesteście po to, żeby pomagać, współpracować i istnieć po to, żeby tutaj to wszystko rozwijać. To jest bardzo ważne. Odkręcanie tej całej medialnej nagonki, że Młodzież Wszechpolska, że ONR to jest tylko jakaś tam bijatyka, gdzie tak naprawdę no, czas najwyższy, żeby pokazać, że jeśli nie wy, to kto, tak? Oczywiście, no, psy szczekają, a karawana jedzie dalej. Znaczy, my też nie możemy podać w jakąś fobię, że każda nasza działalność i każda nasza akcja będzie, że każdą naszą akcję musimy analizować przez taki pryzmat, co powie Gazeta Wyborcza albo TVN. No nie, no to nie ma sensu. My doskonale wiemy, że osoba, która regularnie kupuje Gazetę Wyborczą, raczej i tak się nigdy do nas nie przekona, więc robimy to po prostu, bo wiemy, że to jest dobre. A co napisze Wyborcza, to i tak wiemy, co napisze, bo nieważne, co byśmy zrobili, to przekaz będzie jeden, że to są źli faszyści i tyle, no. Tutaj jeszcze na czacie widzimy link do cegiełek. Nie zapomnijmy o tym, że Marsz Niepodległości jest właśnie sponsorowany przez nas wszystkich. Jeżeli ktokolwiek z Państwa mógłby podarować cegiełkę w postaci, nie wiem, jakiejś tam sumy, to można to wpłacić przez PayPala, oczywiście gotówką, można też przelewem. Nie ma problemu. Bardzo ważne jest to, żebyśmy
pamiętali o tym, że robią to ludzie, po pierwsze charytatywnie, robią to dla tego, żebyśmy my wszyscy, którzy tam jesteśmy i będziemy, żebyśmy po prostu byli jedną wspólnotą, bezpieczną wspólnotą, to jest bardzo ważne. I pamiętajmy o tym, że cegiełki to są właśnie te budujące wspólnotę rzeczy, czysta rzeczywistość, finanse. Tutaj o tym nie możemy zapominać. Panie Adamie, właśnie, jak to jest z tym terenie? Bo z czego się utrzymujecie? A czy pyta się pan w tym momencie o Młodzież Wszechpolską, czy o tego, z czego finansowany jest Marsz Niepodległości? Nie, o Młodzież Wszechpolską. Jak to wygląda właśnie w kwestii praktycznej? No cóż, no utrzymujemy się ze składek członkowskich oraz ewentualnie z jakichś datków właśnie ludzi dobrej woli. No, nie każdy już jest w takim wieku albo w takim stanie fizycznym, albo nie każdy po prostu niestety ma czas, aby móc aktywnie działać w ruchu narodowym, już nieważne w której organizacji, ale są ludzie dobrej woli, którzy wiedzą, że jeśli nie mają czasu albo możliwości, to po prostu wspierają nas finansowo. Niektórzy robią to za pośrednictwem chociażby konta internetowego, a niektórzy po prostu, nasi sympatycy, uderzają, mówiąc potocznie, do nas wprost. Ale generalnie nie ma co ukrywać, nie jest tak pięknie, że ludzie do nas przychodzą i śpimy na pieniądzach. Tutaj nie ma co się czarować. W większości utrzymujemy się, w zdecydowanej większości utrzymujemy się z z własnych własnych składek. Składek. Tak Czyli właśnie. To jest to kompletnie charytatywna działalność. Na profity nie ma co liczyć, bo to nie jest głównym celem. Aczkolwiek nie można nikomu odbierać chęci przy okazji do robienia kariery w pozytywnym słowa tego znaczeniu oczywiście. Mile widziane są osoby oczywiście, które rozumieją, po co to wszystko jest organizowane i jeżeli są w stanie pomóc w jakikolwiek sposób, to fajnie byłoby, gdyby właśnie ujawniły się i potrafiły, nie wiem, napisać maila, czy w jakiś tam sposób pomóc. Nie każdy ma takie możliwości, żeby dotrzeć i działać w terenie, ale można to zrobić zupełnie inaczej. Właśnie przez pomoc finansową, czy w pomoc rzeczową. Czasami jest potrzebny sprzęt, czasami jest potrzebne coś, nie wiem, pojazd, czasami jest potrzebne. Oczywiście, no ja też nie oczekuję od nikogo, żeby na przykład dla Młodzieży Wszechpolskiej zaczął wysyłać wielkie miliony, bo można nam ufać, ale taka osoba może nie mieć pewności, co się z tym wszystkim stanie, ale na pewno jeśli ktoś by się do nas zwrócił z pytaniem, czy jest jakaś konkretna inicjatywa, którą mógł wesprzeć finansowo, albo chociażby wydrukować nam ulotki w odpowiedniej ilości, to zawsze na taką wiadomość odpowiemy i będziemy bardzo wdzięczni za taką możliwość współpracy, ale przy okazji powiem też o tym, o czym mówił pan wcześniej, czyli o Marszu Niepodległości. Tak, cegiełki dla Marszu Niepodległości są bardzo ważne. No, tak piękna oprawa ubiegłorocznego Marszu Niepodległości między innymi była z tego względu, iż sporo ludzi zdecydowało się wspomóc finansowo Marsz Niepodległości, a mogę zagwarantować, że wszystkie te pieniądze są gospodarowane na organizację Marszu Niepodległości i nie wiem, czy już pojawiły się, czy kiedyś pojawią się jakieś głupie insynuacje, czy to od strony lewaków, czy kogoś innego, to nie, nikt z nas nawet by nie pomyślał o tym, żeby te pieniądze wykorzystać w jakimkolwiek innym celu. Ma się gwarancję, że jeśli ktoś wpłaca pieniądze na Marsz Niepodległości, to te pieniądze po prostu na Marsz Niepodległości są wykorzystane w jak najlepszej formie. Pytania na czacie, czy są możliwości płatności PayPal? Oczywiście, że są. Można wejść na niepodlegli.net, tutaj też jest napisane chyba na czacie i tam jest możliwość płatności PayPal. PayPal często osoby właśnie z zagranicy, Polonia, wpłacają PayPalem. Polecam, bardzo wygodna forma płatności. Marsz Niepodległości, cegiełki, Straż Marszu Niepodległości. Optymistycznie to wszystko się zapowiada. Czyż nie, panie Adamie? No ja mam nadzieję,
Znaczy, z naszej strony jest pełen optymizm, jak się spojrzymy na obecne działania chociażby Pałacu Prezydenckiego, to chyba oni Marszu Niepodległości tak optymistycznie i w tak pięknych kolorach, jak my nie widzą, no bo gdyby tak podobała nam się, im się inicjatywa Polski Niepodległej w pełnym znaczeniu tego słowa, to na pewno nie czyniliby teraz tych kroków, które czynią, aby jakimiś tam, nie wiem, kompletnie rządowymi obchodami przyćmić Marsz Niepodległości. No jest to śmieszne i wiadomo, że im się to nie uda, no. Nie wiem, po co oni to robią, przecież każdy wie doskonale, że na Marszu Niepodległości w tym roku będzie jeszcze więcej ludzi niż w poprzednim, a chyba każdy normalny wie, że na rządowe obchody nikt nie przyjdzie, no bo kto tam ma przyjść, no. Na Marsz Tusa i Komorowskiego, kto tam przyjdzie, no. No nie wiem, no nie mam nawet pomysłu, kto może przyjść. No prawica nie przyjdzie, lewaki nie przyjdą, tak kto przyjdzie? Lemingi. Też nie za bardzo, bo lemingi raczej nie od tego są, żeby na marsz przychodzić. No właśnie, tutaj te wszystkie zagrywki, które są tworzone przez niestety państwowców, tak a nie inaczej będzie się to toczyło, ale my musimy pamiętać o tym, że niech każdy robi swoje, a będziemy jedną wielką siłą. W jedności siła i tutaj to jest to. Chyba sprawy trzeba kompletnie zbagatelizować, no co roku są jakieś próby, a z roku na rok wchodzi to coraz lepiej i ja proszę naszych sympatyków, albo naszych sympatyków oraz uczestników poprzedniego Marszu Niepodległości, albo osób, które są niezdecydowane, czy przyjść na tegoroczny Marsz Niepodległości, wszystkich serdecznie zapraszam, na pewno tak samo jak rok temu zwyciężymy w tym roku. Zwycięży idea Polski Niepodległej i będziemy w tym roku mieli jeszcze piękniejszy Marsz Niepodległości niż mogli zobaczyć Polacy w roku poprzednim. No czy oczywiście mogli go zobaczyć w internecie w takiej formie, w jakiej był naprawdę, no bo nie ma co liczyć na jakiś tam przekaz medialny, ale jak mówię, nie ma co się tym w ogóle przejmować. Także przypominam jeszcze raz, rozmawiam z panem Adamem Małeckim i przypomnijmy, panie Adamie, kiedy będzie konferencja. Cóż, także przypominam raz jeszcze, konferencja na temat Marszu Niepodległości odbędzie się w sobotę w Łodzi przy Tuwima 34 o godzinie 17. Wszystkich serdecznie zapraszam. Wstęp jest oczywiście wolny. Odbędzie się projekcja filmu, promocja Narodowych Kwartalników oraz głos zabiorą dwie główne postacie. Jedne z dwóch głównych postaci Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Kolega Robert Winnicki, prezes Młodzieży Wszechpolskiej oraz Przemysław Holocher, kierownik główny obozu narodowo-radykalnego, opowiedzą i o nadchodzącym Marszu Niepodległości oraz o swojej wizji ruchu narodowego w Polsce w XXI wieku. Najważniejsze, że nabory do straży jeszcze trwają, tak, panie Adamie? Tak, oczywiście wszystkich do Straży Marszu Niepodległości zapraszam, powtórzę jeszcze raz, strona niepodlegli.pl, zakładka Straż. Zapraszam, po prostu zapraszam do pomocy w organizacji Marszu Niepodległości. Otóż to. Wszyscy chętni proszeni są właśnie na stronę niepodlegli.net. Tam w zakładce Straż będzie można się o wszystkim dowiedzieć. Wszystkie informacje pan Adam Małecki nam przekazał. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał skontaktować się bezpośrednio właśnie z strażnikami i odbyć taki kurs i uczestniczyć, to właśnie na tej stronie będzie mógł się o wszystkim dowiedzieć. To jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu to wszystko zabezpieczyli, żeby to wszystko było bardzo konkretnie zorganizowane. Właśnie pan Adam Małecki jest za to odpowiedzialny. Panie Adamie, czy coś jeszcze konkretnego chcielibyśmy przekazać wszystkim, którzy nas oglądają teraz? No cóż, szczerze mówiąc, dość dużo już mówię, więc wiele pomysłów na coś od siebie nie mam, ale podkreślę jeszcze raz to, co mówiłem wcześniej. Ktoś chce się włączyć aktywnie w Marsz Niepodległości, zapraszam do straży. Jak nie, to chociaż cegiełka, a jak nie, to chociaż do zobaczenia na Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie, bo to chyba jest priorytetem tego wydarzenia.
Tak, właśnie. Proszę Państwa, pan Adam Małecki, szef Straży Marszu Niepodległości. Panie Adamie, dziękuję za dzisiejszą audycję. Zadałem tyle pytań, które były najbardziej istotne. Jeżeli będzie nam dane i będzie pan miał czas oczywiście, bo bardzo dużo pracy przed panem przez ostatnie tygodnie, to postaram się jeszcze do pana zadzwonić, spytać się na jak to jest przygotowywane, jak to wszystko się toczy. Na dziś dziękuję panu bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miał możliwość zabrania głosu na antenie, znaczy na antenie, właściwie na wizji tego kanału, bo na pewno jest to świetny pomysł i gratuluję zaangażowania, bo właśnie to jest jeden ze sposobów, jak można aktywnie wspierać ruch narodowy. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo i do widzenia. Wracając, kwestia kanału. Tutaj cały czas informacja, że 50 osób tylko jest zalogowane, w 50 osób może tylko oglądać. Tak, zgadza się. Proszę Państwa, po weryfikacji kanału oczywiście będziemy mogli uczestniczyć w większości osób, które oczywiście są zainteresowane. To jest kilka tysięcy osób. Niebawem to się odbędzie. Na dzień dzisiejszy jest jak jest. Bardzo przepraszam, ale audycja oczywiście jest nagrywana. Tuż po audycji będzie to udostępnione, zaraz będzie możliwość oglądania audycji, wszystko będzie w autopilocie. Każda audycja będzie się odtwarzała średnio co 6-8 godzin. Podejrzewamy, że już niebawem będzie weryfikacja kanału i to jest najważniejsze. Bardzo ważne jest to, żebyśmy starali się przeprowadzać wywiady codziennie. Proszę spodziewać się, że codziennie od poniedziałku do czwartku już jest zarezerwowane są osoby, które będą opowiadały właśnie o tym, co będzie się działo podczas Marszu Niepodległości. Po co jest to wszystko? Dlaczego musimy wszyscy uczestniczyć w tym, a przynajmniej jeżeli nie możemy tam być, to należałoby wspierać. Osoby, które będą opowiadały w poszczególne dni o tym wszystkim, będą oczywiście miały zadawane pytania. Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę po prostu takie pytania kierować. Już niedługo będzie mail podany na stronie czy niepodlegli.net, czy na Facebooku zobaczymy, czy taka możliwość będzie. Przygotowujemy właśnie wszystkie takie opcje. Przygotowujemy też połączenie bezpośrednio na Skype'ie, żebyście mogli też dzwonić. Już niedługo coś takiego będzie przygotowane. Numer telefonu, żebyście mogli podczas audycji zadzwonić i opowiedzieć, co u Was, w jaki sposób wspieracie marsz, ewentualnie jaki macie pomysł. I po to jest stworzony ten kanał, żeby osoby, które organizują marsz, osoby, które są członkami honorowymi, wszystkie, ta cała struktura, żeby pokazać, że to jest konkretnie organizowane. I chciałbym, żeby było nas jak najwięcej, bo to powstał ten kanał, żeby przedstawić, na czym to wszystko polega, że nie jest to tylko martwa jakaś sobie struktura, która gdzieś tam w jakimś restauracji porozumiała się i zrobiła marsz. Nie, marsz organizujemy my wszyscy. Każdy z Państwa, każdy, kto jest zainteresowany, zapraszam na stronę niepodlegli.net, tudzież na właśnie stronę marszniepodległości.pl i tam o wszystkim możecie się dowiedzieć. Na dziś to by było tyle. Zapraszam jutro o godzinie 21:00. Postaram się przeprowadzić następny wywiad z następną osobą. Myślę, że jak na razie wszystko idzie bardzo dobrze. Tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć i do usłyszenia. Tomasz Godlewski. Dobranoc.